Jeżeli chodzi o Węgierki na do dwóch serię shootoutów, a w półfinale wygrały z Holenderkami 2-0, 19-16 i 15-12. No, z jednej strony Lerke, Bergen Larsen, Christensen to są zawodniczki, które mają więcej punktów. To są najskuteczniejsze zawodniczki reprezentacji Danii. Ciki z drugiej strony, tak naprawdę ta gra opiera się na tej zawodniczce. Wspominałem, Węgierki przegrały w maju kobiet, natomiast w wielkim finale rywalizacji mężczyzn w meczu, który rozpocznie się o godzinie 17:00. Duńczycy, a więc także reprezentacja Danii w rywalizacji męskiej zagra z Norwegią. 40 punktów obok Bergen Larsen i Lerke, najskuteczniejsza w zespole Danii zawodniczka. O, jest jeszcze raz ta sytuacja, po której faulowana była Laura Braun i rzut karny mają Madziarki. No, ten szeroki właśnie błąd popełnia Renata Andrea.